Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie po raz kolejny przedstawię wam najlepsze mapy w trybie kreatywnym na szybkie wbijanie expa, dzięki czemu będziecie mogli szybciej zdobyć skina Chromopunka. Także koniecznie dać ten film do końca. No i oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No a jeżeli ten materiał wam się spodoba i chcecie właśnie więcej takich filmów, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i mam dla was wyzwanko, a najdokładniej czy w godzinę od wstawienia tego filmu uda wam się pod tym filmem wbić, no myślę, że tak z 350 łapeczek do góry. No a teraz już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Więc pod ostatnim filmem dość sporo osób pisało mi w komentarzach, żebym dał właśnie kody do tych mapek właśnie gdzieś w opisie bądź przypiętym komentarzu, więc właśnie w tym materiale tak zrobię i w opisie bądź przypiętym komentarzu będziecie mieli wszystkie te mapki. No i oczywiście na samym początku wchodzimy tam, gdzie zawsze, kod do wyspy, wpisujemy ten oto kodzik, który będziecie mieli w opisie bądź przypiętym komentarzu, no i sobie właśnie na tą oto wyspę wchodzimy. No i jeszcze raz tylko przypomnę, że żeby otrzymywać więcej expa na takowych mapkach, no to na samym początku musicie odczekać od 10 do 15 minut i wtedy będziecie dostawali z jakieś 5 razy więcej expa. Także myślę, że naprawdę warto poczekać, jeżeli macie chwilę. No ja w tym filmie postaram się właśnie do nie czekać, żeby wam pokazać, jak po prostu tutaj wykonać wszystkie te rzeczy, które są na tych mapkach. No i ile też mniej więcej otrzymacie expa bez właśnie czekania. Także, moi drodzy, no mapka jest oczywiście, no wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo ciekawa. Tak jak w sumie w większości tych mapek, to zazwyczaj są w miarę ciekawe. Więc po rozpoczęciu takowej mapki musimy iść sobie oczywiście na sam środek. I tutaj już na samym początku trzymałem 900 expa, nawet nie mam pojęcia za co, więc idziemy sobie tutaj, gdzie mamy przycisk wspierania, następnie na niego wchodzimy i tutaj gdzieś powinniśmy mieć właśnie coś takiego, czyli sekretny przycisk z expikiem. No i w tym oto momencie dostajemy sobie expa, następnie, moi drodzy, możemy otworzyć sobie tutaj coś takiego, ale dokładniej do te oto drzwi. Za te oto drzwi po raz kolejny otrzymujemy expa, także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. No i w tym oto momencie przechodzimy tutaj i tutaj mamy kolejny przycisk, za który również otrzymamy expa, także też myślę, że bardzo ciekawie. No i tutaj dostaliśmy również, a nie, tutaj za ten przycisk dostajemy tylko 1000 monet, także sorki. No i w tym oto momencie najlepiej musimy iść sobie dokładnie do tego oto pokoju, który jest dokładnie w tym oto miejscu i zakupić sobie tak zwany podwójny pistolet, który gdzieś tutaj powinien się znajdować, ale z tego co widzę, a dobra, tutaj znajduje się ten pistolet, więc sobie go kupujemy. W tym oto momencie idziemy tutaj, gdzie byliśmy wcześniej, dostajemy jeszcze 1000 expa za zakupienie, no i musimy sobie ten pistolet odpalić i wskoczyć tutaj do góry, tylko że może być to dość ciężkie, ale oczywiście z tym pistoletem myślę, że nie powinno być aż tak ciężko. Ten przycisk jest, ale nie dokładnie na diamenciku, tylko w tym oto miejscu, czyli koło diamenciku, także przepraszam, takie małe niedomówienie, więc idziemy sobie tutaj, no i tutaj mamy taki sekretny parkour, można by powiedzieć, więc sobie ten parkour szybko robimy, tutaj skaczemy sobie na Midasa, następnie tutaj, idziemy tutaj, ten parkour jest naprawdę, ale to naprawdę banalny i w tym oto momencie bierzemy sobie ten oto przycisk. Więc gdy zbierzemy sobie tamten przycisk, który jest po drugiej stronie, to musimy się tutaj wrócić i kliknąć sobie po prostu exit. No i tak to mniej więcej wygląda. No i w tym oto momencie, moi drodzy, gdy już tutaj się wrócimy, no to idziemy do kolejnego, można by powiedzieć, sekretnego miejsca. Wchodzimy sobie tutaj, następnie idziemy do tego oto miejsca. Tutaj idziemy w róg i tańczymy sobie dowolną emotkę. Oj, przepraszam, nie w ten róg, tylko w ten oto róg. No i klikamy emotkę. Jesteśmy w takim oto dość dziwnym pomieszczeniu, ale idziemy tutaj na samą górę, tak jak tutaj widzicie, no i w tym oto momencie idziemy sobie na prawo, następnie na lewo i gdy idziemy po lewo, to tutaj mamy takie, można by powiedzieć, okna i przy tym oto oknie musimy sobie tutaj stanąć i na praktycznie samym końcu tutaj gdzieś powinniśmy mieć przycisk z expem, tylko to trzeba to dość dobrze tutaj wyhaczyć. Więc udało mi się go znaleźć, klikamy sobie ten oto przycisk, no i w tym oto momencie po raz kolejny powinniśmy dostawać expa, tak jak tutaj widzicie, dostaję no całkiem sporo, 36, 40 tysięcy, 50 tysięcy i tutaj, tak jak widzicie, cały czas sobie takowego expika dostaję, także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo spoko, 70 tysięcy na plus, czyli mamy tutaj jeszcze dodatkowy poziom i może nawet w tym filmie uda mi się wbić setny poziom karnetu bojowego, jest naprawdę bardzo duża taka możliwość. No i tutaj mamy tak oto wszystkie przyciski. Więc przechodzimy do mapy numer 2. Więc no, oczywiście tam gdzie zawsze, wpisujemy kodzik, klikamy sobie Enter, odtwarzamy, no i wchodzimy sobie na tą oto mapkę i zaraz wam pokażę na niej, co trzeba zrobić, żeby dostawać tutaj expa. Więc wchodzimy sobie na mapkę, mnie już tutaj ładuje, no i w tym oto momencie idziemy sobie, można by powiedzieć, że przed siebie, dokładnie do miejsca tutaj, tam gdzie gra się po prostu 1v1. No i w tym oto momencie, moi drodzy, gdy jesteśmy dokładnie w tym oto miejscu, to musimy się spojrzeć dokładnie w tą stronę, zbudować 11 ramp do góry, czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9, 10, 11. Następnie wchodzimy sobie tutaj do góry. Budujemy tak. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 i tutaj budujemy jedną w prawo i tutaj mamy pierwszy przycisk z expikiem, więc sobie go klikamy, no i tak jak tutaj widzicie, dostaję troszeczkę expa. Oczywiście jakbym poczekał więcej czasu, to bym dostawał tego expa o wiele więcej, dostałem tylko 2000, plus już w dniu dzisiejszym, jak akurat nagrywam ten materiał, to można by powiedzieć, że osiągnąłem taką dość sporą barierę expa, czyli dotestowałem już bardzo dużo mapek na expa i tak po prostu można powiedzieć, że wyszło, także tak to mniej więcej wygląda. No i w tym oto momencie idziemy sobie jeszcze do drugiego przycisku, który znajduje się w miejscu następującym. Jesteśmy tutaj i tutaj w tym oto miejscu musimy zbudować sobie właśnie tak dużo ramp, aż będziemy przy ścianie. W tym oto momencie stawiamy sobie tutaj jedną podłogę, następnie budujemy 9 ramp, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9 i budujemy przed siebie jeszcze 5 podłóg, czyli raz, 2, 3, 4, 5 i w tym oto momencie bierzemy sobie kolejny przycisk z expem, no i tutaj jest właśnie drugi ten przycisk i tak jak widzicie tutaj jeszcze troszeczkę expa dostanę, nie jest to jakoś strasznie dużo, do definitywnie nie tyle co na ostatniej mapie, no ale tak jak widzicie 11 tysięcy, 13 tysięcy jeszcze z tą barierą, którą jak już mówiłem dzisiaj, no można powiedzieć, że osiągnąłem, także myślę, że naprawdę całkiem nieźle, jak odczekacie czas, naprawdę spory, w sensie 10-15 minut i będziecie, że tak powiem, robili pierwszy błąd właśnie, no to wtedy na spokojnie dostaniecie tego expa o wiele więcej. No i w tym oto momencie przechodzimy do ostatniej mapki, więc wchodzimy po raz kolejny w kod wyspy, wpisujemy sobie ten oto kodzik, no i oczywiście wchodzimy sobie tutaj na wyspę. No i też przypominam, moi drodzy, że te mapki po pewnym czasie po prostu są strasznie nerfione i tak jak ja na przykład na filmie dostaję dość sporo expa z tych mapek, to na przykład po paru dniach już wy możecie dostawać o wiele mniej, bo po prostu Epic Games te mapki znerfi, także tak to mniej więcej wygląda i nie ma się tutaj co dziwić, więc jeżeli chcecie kolejny materiał, to jak już mówiłem, zostawcie tutaj łapeczkę do góry i też dużo osób się pyta mnie w komentarzach, czy jest za to ban. No także teraz taka szybka odpowiedź, nie, nie ma za to bana, ze względu na to, że do Epic nie ma was za co zbanować, ponieważ to sami, że tak powiem, dali tutaj expa na mapki, także to nie ma się tutaj co dziwić, że niektórzy to wykorzystują i dają tego expa troszeczkę więcej niż, że tak powiem, inni. Także nie, nie ma za to bana, nie macie się o co martwić i też jak taka mapka przestanie działać, to postaram się znaleźć jakieś nowe i wtedy wam nagrać kolejny materiał. Więc na samym początku idziemy sobie tutaj, do tego oto miejsca, czyli tutaj, gdzie jest ten XP. Idziemy sobie za to i tutaj mamy przycisk użyj. W tym oto momencie bierzemy sobie tutaj AFK XP button, więc używamy go w tym oto momencie, ok. I wracamy do areny. Następnie idziemy tutaj w to oto miejsce i budujemy 8 podłóg. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 i w tym oto miejscu gdzieś mamy tutaj przycisk, no i w tym oto momencie czekamy sobie tutaj 10 minut, aż to się skończy i wtedy odbieramy naszego expa. Więc no, po odczekaniu tego czasu nabiło się tylko i wyłącznie 15 tysięcy expa, no i mam nadzieję, że teraz będzie jeszcze więcej po tutaj odebraniu sobie tych gwiazdeczek i uwaga, uwaga, po odebraniu pierwszej gwiazdeczki chyba jakoś strasznie dużo mi to nie dało expa z tego co widzę. A jednak troszeczkę tutaj wspomogło i teraz daje raz na jakiś czas po 1000, więc idziemy tutaj jeszcze raz, używamy sobie tego oto przycisku, więc z tej gwiazdki już nie mogę tego odebrać, ale oczywiście mogę sobie odebrać z drugiej, więc odbieramy. No i tutaj teraz będzie mi się nabijało więcej expa, pewnie do jakoś 30 tysięcy dojdzie. Ogólnie mapa sama w sobie jest też całkiem fajna, bo mamy też na przykład XP Shop tutaj i możemy sobie tutaj między innymi, nie wiem, poczekaj, bo tutaj nie ma, że tak powiem, nic takiego ten, muszę wziąć sobie jakąś broń na samym początku. Więc wybierzemy sobie przykładowo taką oto broń, no i możemy sobie w tym XP Shopie również podziałać. Przykładowo możemy sobie wyeliminowywać kurczaki i tutaj tych wielkich ziomków za monety. No i za monety możemy sobie przykładowo kupić tutaj expa, także to jest bardzo fajne. Tutaj też mamy jakieś pomidorki do eliminacji za expa i tutaj mi się w ogóle nabija jakaś moneta, z której chyba też coś dostanę. Tak, dostałem z 2000 expa, więc bardzo fajnie, mamy 48 tysięcy. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. No i brakuje mi tylko 60 tysięcy expa do setnego poziomu, także pewnie no, w przeciągu paru dni to wbiję. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia i widzimy się pewnie w następnym materiale. No i możliwe, że następny materiał też będzie właśnie z tych zadań Chromopunka. Ja już mam prawie połowę, także całkiem, ale to całkiem fajnie. Trzymajcie się, cześć!